kończy rządek, w którym po jednej ze stron, przy jednym podkroju pachy, gubiłam kolejne 3 oczka. Zostało mi ostatnie lewe oczko. Dociskamy mocno, pilnujemy, żeby oczka brzegowe nie wychodziły nam zbyt równe. I teraz jesteśmy przy tym przeciwległym podkroju pachy. Widać, że tu mamy nasze 4 pierwsze oczka zgubione, czyli musimy zgubić te drugie 3. Czyli tak jakby w drugim okrążeniu. Tym razem robimy to na prawo, czyli zachowujemy się dokładnie tak, jak robiliśmy to przy spuszczaniu 4 oczek. Teraz już sobie oczek nie przekładamy, ponieważ robimy po prawej i lewej stronie robótki i oba oczka są tak jakby otworami w odpowiednią stronę. Więc po prostu wbijamy się i gubimy 3 oczka. Wbijamy się 3. Mamy. Oczywiście rządek dorobimy do samego końca prawymi oczkami, a po tym jak obrócimy robótkę, zgubimy pierwszy raz 3 oczka, dorobimy do końca rzędu. Zgubimy po drugiej stronie też 3 oczka, dorobimy do końca rzędu. I po obróceniu robótki jeszcze 2 i 2. Oczywiście przypominam, że te wyliczenia są odpowiednie dla mojej włóczki i moich drutów. Im grubsza włóczka, tym mniej oczek na podkrój pachy gubimy. Kiedy mamy już gotowy podkrój pachy, czyli zrobimy wszystkie rzędy, w których oczka na brzegach robimy razem, zaczynamy robić prosto. Czyli znajdziemy się tu i będziemy robić prosto, 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 aż do momentu, kiedy od podstawy podkroju pachy do końca naszej robótki będziemy mieć pożądaną wysokość podkroju pachy. W moim przypadku muszę mieć całość wysokości 21 cm. Oczywiście możemy to mierzyć centymetrem albo po prostu wykorzystywać wzorcową bluzeczkę i przykładać do podkroju pachy w tej bluzce. Jaki wariant mierzenia wybierzecie, zależy od Was. Jeden i drugi będzie na pewno skuteczny.